fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu, a tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który tak wielkiej mocy udzielił ludziom. Widzimy cud, jaki czyni Pan Jezus. Każdy Jego cud to pokazanie, że On pragnie i z nami czynić takie niezwykłe dzieła. Kiedy czytamy o tym, że uzdrawia sparaliżowanego, że uzdrawia jego ducha, a potem i ciało, to daje nam lekcję, jak troszczy się o całego człowieka. Tu możemy zobaczyć, że duchowo to my wszyscy jesteśmy takimi paralitykami. Może tylko tym się różnimy od sparaliżowanego z Ewangelii, że on dobrze wiedział, że jest kaleką. My zaś rzadko uprzytamniamy sobie, jak bardzo jesteśmy duchowo sparaliżowani. Ludzie są w uwielbieniu dla Jezusa, ale też są i w jakimś lęku, bo zaskoczył ich uzdrowieniem ducha chorego człowieka, niewidzialnym dla oka cudem, który, jak widzimy, poprowadził do cudu uzdrowienia fizycznego tego chorego. Wiara jest tu istotna. Wiara, która ujawnia się we wspólnocie, ujawnia się w tych, co pomagają choremu. Na tej wierze Pan opiera swoje działanie. W Matce Najświętszej widzimy wielką wiarę, która jest powierzeniem się mocy Bożej. Jej wielkie zawierzenie to pozwolenie, by Bóg czynił tak, jak chce. Potrzebujemy takiej postawy duchowej. Wierzę, Panie, ale w tej wierze słucham Ciebie. Pozwalam też, byś Ty czynił we mnie, co tylko zechcesz. Różaniec dziś to modlitwa za wszystkich sparaliżowanych grzechami ciężkimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.